Pojawiają się pytania od Was, jak sobie radzimy z praniem i z brudnymi rzeczami. Sawadika! Dzień dobry. Kochanie, jak weekend w mieście Ci minął? Byliśmy tutaj w sobotę i w niedzielę. Tak, zregenerowaliśmy się. Trochę popracowaliśmy. Przygotowujemy dla Was dłuższy film. Taki, nazwijmy to, poradnikowy. Pozytywnie. Kilka dni temu pokazywaliśmy Wam, jak producenci na stawach krewetkowych radzą sobie z siatkami, a właściwie z linkami, a tutaj już mają siatki. Gdybyście to czuli, jak tu kupom daje kokosy przy drodze. Nasz wujek Google podpowiada nam, że powinniśmy tutaj odbić w lewo. Trochę się boję, że ta ścieżka się zrobi wąska, za wąska, żeby przejechać z wózkiem, albo że będzie szutrowa. No nic, ryzykujemy. Na razie z malowniczo. Ale fajne palmy! What's up? This is Mariola w podróży. Chwilę jechaliśmy autostradą. Dzisiaj amerykańsko, słuchajcie, jesteśmy na takim, bym powiedział, kompleksie typu stacje benzynowe, coś. Jadłodajnie, idziemy zjeść zupę, bo głodni jesteśmy. A nie, właśnie się obudziła. Tak, ja dopowiem, że pierwszy raz nam się zdarzyło coś takiego, żeby przejechać, no przejechaliśmy 15 km i w zasadzie nie widzieliśmy miejsca, gdzie byśmy mogli coś zjeść. Znaczy nie pasowało nam to, może tak. Także bardzo się cieszę, że w końcu jest. Przedstawiam Wam kolejną ciocię. Hello. Zapowiedziałeś to, że jesteśmy w takim kompleksie jak w Stanach i mam wrażenie, że ze Stanów też przyjęły się miseczki, bo są kartonowe. Pierwszy raz się spotykamy z kartonowymi miseczkami. Na zupę. Miseczki miseczkami, ale jakie tutaj pyszności. Tak, dzisiaj na śniadanie wjeżdża zupa nudlowa z kurczakiem. Ciocia już się widzę zmieniła, jest inna ciocia, już chyba pierwsza ciocia opadła z sił pod naszym klocuszkiem. A wracając do zupy, to kiełki fasoli mąk, makaron ryżowy wybraliśmy sobie z kawałkami kurczaka, z kuleczkami. To chota. Się śmieję, że w każdym mieście nowa ciocia. Przyjechały klientki na zupę i już wzięły Ania na ręce. Wrzuciło nas na drogę, którą nie chcemy jechać, ale przez 500 metrów musimy się przemęczyć. Pod prąd. Koniec. O, jaka cisza nastaje. I znowu jesteśmy na takich dróżkach, jak lubimy. Mało uczęszczanych, wąskich, ze świątyniami po lewej i po prawej. To jest aż niesamowite, że kilkaset metrów dalej potrafi być tak urokliwie. Ola coś tu wypatrzyła. Tutaj jest kościół katolicki. I to jakoś tak, nie wiem, głupie Francuz. Wjeżdżamy, zobacz. Aha, i obok jest szkoła. Kościół świętego Pawła. Dotarliśmy. Ten fajny budynek biało-czarny to cel dzisiejszej naszej wyprawy. JK Living.
service apartment. Byliśmy tutaj 2 lata temu, bardzo nam się podobało. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Mamy klucze, mamy pokój. 750 patów albo 900, wybrałem ten tańszy. Okay. Ale standard jest taki bardzo sensowny, tam 30 kilka metrów. No to jesteśmy. Oto on, pokój, o którym wam wspominaliśmy. 750 batów. Bardzo tutaj czysto, bardzo pachnąco. Bardzo ładnie. Podobnie jak w zeszłym roku. Nie, przepraszam, 2 lata temu. No, nieistotne. To, co zauważyliśmy, to powstał kolejny budynek. Jeszcze pokażę łazienkę. Także rozwijają się tutaj. No, trzeba przyznać, że jak za te warunki i tą stawkę, to bardzo sensownie. Pojawiają się pytania od was, jak sobie radzimy z praniem i z brudnymi rzeczami. Generalnie... Zbierało się nam trochę. Więc chcemy to wybrać. Z reguły codziennie bierzemy ręcznie takie, wiecie, rzeczy najpotrzebniejsze. A jak jest taka sytuacja, że możemy sobie skorzystać z pralki, no to z niej korzystamy. I dzisiaj jest taka właśnie okazja. Mamy tutaj pralki. W zależności od wielkości wsadu, tyle też płacimy. Największa za 50 batów, tutaj mamy za 40. I za 30 te 2 ostatnie. My akurat wybieramy ten najmniejszy wkład, bo nie mamy aż tak dużo rzeczy. Więc heja, nasze rzeczy. Proszę bardzo. Trzeba mieć własny proszek, więc... dobra. Ja mówię tu przed proszku, Mariusz, niekoniecznie. Ale to nieistotne. Tu już się woda leje. Zamykamy, uruchomi się jakiś tam program, automatycznie zdaje. No wydaje mi się, że 54 minuty będzie to trwało. I my sobie idziemy stąd na jedzenie, wrócimy i akurat pranie będzie zrobione. A co jemy? Dobrą rzeczą. Ja mam resztkarę i z jajkiem. I do tego jeszcze taki boczek. Ja mam makaron z żółtym curry i do tego fura jarzyn. Pralnie mamy tutaj. Sawadikap. Sawadikap. Więc tutaj w tej pralni okazuje się, że stawki wynoszą 6 batów za jeden ciuszek. Czy to jest koszulka, czy to są spodenki. Przynajmniej na tych przykładach sprawdzaliśmy. No to już wszystko wiadomo. Chcieliśmy wam pokazać, jak utrudnione życie mają piesi w Tajlandii. Bo często i gęsto nie ma chodnika, jest po prostu jezdnia. Idzie się po takim zakurzonym poboczu. Nawet Ani się nie podoba. No i niestety motory, samochody przejeżdżają tuż obok. A gdy już znajdziemy kawałek chodnika, to co chwila jest jakiś uskok, trawa, studzienka ściekowa. Naprawdę nie jest lekko pieszym w Azji. Ania często ląduje na stole, jako nasze danie główne. Halo dziewczynko, podoba się tobie tutaj? A my w ogóle wylądowaliśmy w kafejce, bardzo przyjemnej. Bardzo fajnie, miło, jest klimatyzacja. Ładne, ładne miejsce po prostu. Jesteśmy w Wielkim C i poszukujemy pieluszek dla Ani i... Teoretycznie wybraliśmy. Mamy zagwozdkę, ponieważ tak, przeważają takie pieluchomajtki, a nie pieluchy, wiecie, na napy. A poza tym to są albo małe, takie mini opakowania, powiedzmy do 10 sztuk, a potem są takie maxi 70 sztuk i więcej. Więc wiecie, my z tymi sakwami mamy taką zagwozdkę. No i zbierzemy dużą paczkę. Oczywiście wychodzi ekonomiczniej, ale no... 400 batów za 72 sztuki. Ekonomicznie jak na warunki tajskie, bo wydaje mi się, że w Polsce to chyba są tańsze pieluchy. No ale nic, mamy. Ania może lać w majty. W Azji jest kult Hello Kitty. I Hello Kitty można spotkać na każdym kroku. Jako zabawki i akcesoria dla dzieciaków. Ale to nie wszystko, bo czajnik Hello Kitty.
termos Hello Kitty. Żelazko Hello Kitty. Hello Kitty. Suszarka Hello Kitty. Dawno nie było Hello Kitty. Przyszliśmy na jedzenie, będziemy jeść coś dobrego. Kurę gotowaną z ryżem. I z tego miejsca mówimy wam bye bye. Ja bym chciał jeszcze dopowiedzieć w kwestii prania. Oczywiście tu jest fajnie w Tajlandii, bo wszystko się ładnie, szybko wysuszyło. A dla tych, co nie mają tyle szczęścia, że są automaty, to mogą po prostu zanieść do takich zwykłych pralni albo swoje rzeczy. Albo można, tylko wtedy to już stawka jest dosyć spora, no ale wiesz, no i wygoda. Tak jest wygoda, zresztą zwykle nie płaciliśmy więcej za takie pranie niż tam 50-100 batów za jakąś tam paczkę, powiedzmy, więc i tak uważam do przeżycia.